Witajcie kochani, chciałam wam powiedzieć coś na podstawie mojego długiego, prawie 50-letniego życia, że warto podążać za swoim sumieniem, za swoimi ideałami, za tym, co w sercu gra, za swoim przeznaczeniem, nawet jeżeli cały świat jest przeciwko wam. Po prostu warto i zawsze będzie to warto. Ja po studiach powiedziałam, że nie będę robić specjalizacji medycznej, lekarskiej, ponieważ odkryłam cudowną metodę holistycznego uzdrawiania, którą czułam całym sercem i wiedziałam, że dzięki niej będę robić o wiele więcej, będę mogła więcej zrobić dla moich pacjentów niż po jakiejkolwiek specjalizacji medycznej. Ale wtedy, ponad 20 lat temu, nikt nie wiedział, nie słyszał o tej homeopatii klasycznej, nie były książki dostępne w języku polskim. Nikt o tym nie wiedział i wszyscy pukali się w głowę i mówili: zrób specjalizację, bez specjalizacji jesteś nikim, lekarz w Polsce bez specjalizacji nic nie znaczy, ty nawet na ZUS tą homeopatią nie zarobisz, zrób ten świstek, a potem będziesz sobie ile chcesz tą homeopatię hobbystycznie stosować. Ale wiedziałam, że szkoda tych 5-6 lat, bo wtedy trwała tyle specjalizacja, że po takim czasie mogę być już dobrym homeopatą, że już mogę leczyć ludzi. I mówiłam nie. Przez wiele, wiele lat ludzie pukali się w głowę i mówili: źle robisz. A ja dalej szłam tą ścieżką. Nie złamałam się, chociaż moje ego też mnie straszyło. Pojawiały się lęki w mojej głowie, frustracja, zmęczenie, niepewność. Ale w sercu czułam, że to jest moja droga, że to jest dobre i że ja teraz sieję coś, nawet i że to coś, co sieję, nie jest taką bylinką, która za chwilę wykiełkuje i urośnie w ciągu kilku miesięcy jako ogromna roślina, tylko że to jest jak roślina, jak jakiś dąb, drzewo wielkie, które musi latami leżeć, dojrzewać nasionko w ziemi, zanim wykiełkuje, a potem jak będzie rosło, bardzo, bardzo powoli. I tak to czułam, że minie pewnie kilkadziesiąt lat, zanim poczuję skutki tej ciężkiej pracy, zadowolenie z tego, radość, ale to było nieważne. Wiedziałam, że to jest coś, co kocham, co lubię i że wiele lat trudu, wyrzeczeń muszę sobie zafundować, zanim zobaczę te efekty, zanim będę już mogła się odprężyć, być spokojna i wiedzieć na 100% już, bez lęku, bez żadnych wątpliwości, że to było to. Ale w środku wiedziałam i nie dałam się od tego odwieść. To samo było przy wychowaniu dzieci. Wiele lat byłam z dziećmi w domu. To się ze sobą nakładało jedno z drugim, te dwie historie. I ludzie się pukali znowu w głowę. Zobacz, inni już zarabiają pieniądze, już poszli do pracy, już otworzyli swoje gabinety, a ty ciągle siedzisz w domu, niańczysz te dzieci. Ale ja wiedziałam, że te pierwsze lata do trzeciego roku życia są najważniejsze dla zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i że ja chcę być z dziećmi, bo ja jestem matką i to są te lata, to jest ten czas i wiedziałam, że na wszystko w życiu jest odpowiedni moment, odpowiedni czas. Oczywiście moje ego mówiło mi znowu, podpowiadało różne frustracje, lęki, już byś mogła pracować, już byś mogła zarabiać, już byś mogła robić coś dla swojej kariery, bo może będzie za późno, może nie uda mi się wrócić, może będę zbyt zastana, zbyt nieśmiała, zbyt gdzieś przy tych dzieciach za długo w tym domu pozostając, nie uda mi się robić tego, co kocham i gdzieś być, jakoś funkcjonować w tym świecie zawodowym. Może już nigdy nie wrócę do pracy. I przy trójce dzieci to naprawdę był jeden wielki dzień świstaka. Ale ja wiedziałam, że ja dzieci nie oddam. Najbliższa mi osoba żądała, żebym oddała dziecko do żłobka w wieku 6 miesięcy i dojeżdżała do pracy
powróciła do pracy, tej pierwszej mojej, 60 km z dojazdem w jedną stronę, musiałam naprawdę być twarda i wiele rzeczy poświęcić i zdobyć się na wiele wyrzeczeń, żeby być wierna temu, w co wierzę. I nie żałuję tego, bo wiedziałam i rzeczywiście to się sprawdziło, że to wszystko, co daję dzieciom w tych pierwszych latach życia, to zaprocentuje, że wtedy dzieci będą czuły, że świat jest bezpieczny, że będą odważniejsze, pewniejsze siebie, kochające siebie i świat i będą bardziej niezależne. I tak rzeczywiście jest. I nie żałuję żadnej godziny tego czasu, mimo że bywało naprawdę ciężko, męcząco, frustrująco. I nie mogłam się doczekać, kiedy dzieci będą duże i kiedy będę mogła robić inne rzeczy, które czekają na mnie. I mimo że ego podpowiadało te wątpliwości wszystkie i lęki, że nigdy nie wrócę, mi się nie uda, wszyscy już dawno mnie prześcignęli, wszyscy już dawno są w innym miejscu, w którym może ja powinnam być. Takie tam bzdury z głowy, ale wewnątrz czułam, że dobrze robię, że to jest dobre i właściwe i tylko tyle, tylko tym się kierowałam. I okazało się, że wszystko się dobrze potoczyło i że nic nie straciłam, wręcz przeciwnie. Jestem na właściwym miejscu, wszystko potoczyło się bardzo dobrze i to były ważne wybory i dobre wybory. I tyle, kochani, chciałam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że ta nowa epoka będzie wolna od tych kłamstw, które nas karmili, mówiąc nam, pokazując w reklamach, co jest sukcesem. Bo prawdziwy sukces i szczęście jest zupełnie gdzie indziej. Ludzie się dali oszukać, ludzie się dali zmanipulować. Ludziom łatwo wmówić jest za pomocą zwykłych reklam głupkowatych. Na przykład, nie wiem, marki papierosów Marlboro pokazywały szczęśliwego człowieka, mężczyznę, który jest gdzieś tam silny, niezależny bo pali te papierosy. Wszyscy chcieli być tacy jak on. Bzdury, wszystko. Każdy powinien znaleźć to, co jest jego ścieżkę, własną ścieżkę rozwoju, szukania talentów, służenia tymi talentami innym. To jest prawdziwe szczęście. Ja w mojej pracy spotkałam bardzo dużo bogatych ludzi, bardzo dużo ludzi na wysokich stanowiskach, którzy tak naprawdę uśmiechali się tylko na zewnątrz, a w środku byli puści, cierpieli, tracili sens życia, nie mieli w sobie radości za grosz. Wszystko mieli, a nie mieli nic, bo utracili siebie, swoją duszę, swoje przeznaczenie. Byli puści jak dzban, nieszczęśliwi. Już było za późno. Pozdrawiam Was serdecznie.